Nastąpił ten długo wyczekiwany moment. Piłkarze drugiej drużyny GKS-u Katowice wracają do rywalizacji o ligowe punkty. Przy Bukowej wierzą, że czas spędzony na ciężkiej pracy został dobrze wykorzystany na szlifowanie optymalnej formy. Pierwszy sprawdzian w sobotnim meczu z Polonią Poraj. Zgodnie z planem zrealizowaliśmy to, co mieliśmy założone, włącznie z obozem w Szaflarach, dobre warunki do treningów. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi w lidze. Młoda drużyna rezerw jest pełna optymizmu przed nowym sezonem. Podobieczni trenera Adriana Napierały taryfy ulgowej nie mieli. Okres przygotowawczy był krótki, ale przepracowany na wysokich obrotach. Trwał on jakieś niecałe 3 tygodnie, ale nasz nowy trener Adrian Napierała dobrze to wszystko zaplanował. Trójkolorowy sztab szkoleniowy na najbliższy sezon wyznaczył sobie jeden główny cel, ale ambicje z pewnością sięgają wyżej. Szkoleniowiec Adrian Napierała woli jednak więcej pracować niż mówić. Zarząd żadnego celu nie postawił. My wewnętrzny cel swój mamy, ale nie będziemy go zdradzać. Zobaczymy, czy on zostanie zrealizowany. Mecz Polonia Poraj, GKS 2 Katowice. Sobota, 13 sierpnia, godzina 17.